dodatek orędzia królowej pokoju. W tej części książki zamieszczamy orędzia królowej pokoju, które pojawiają się w tekście w formie cytatów lub odniesień zawierające treści związane z podejmowanymi w naszej rozmowie tematami. Orędzia podajemy w porządku chronologicznym 1981 rok. 26 czerwca. Jestem błogosławiona dziewica Maryja. Ukazując się ponownie samej Marii, Matka Boża mówi: pokój, pokój, pokój. Pojednajcie się z Bogiem i między sobą. Aby tego dokonać, konieczna jest wiara, modlitwa, post i spowiedź. 29 czerwca. Istnieje tylko jeden Bóg i jedna wiara. Wierzcie głęboko i nie lękajcie się. 19 lipca. Nawet wtedy, gdy na wzgórzu pozostawię znak, który wam obiecałam, wielu nie uwierzy. Przyjdą na wzgórze, uklękną, ale nie będą wierzyli. Teraz jest czas nawracania się i czynienia pokuty. 15 września. Przybyłam do Medjugorje, ponieważ tu jest wielu życzliwych wierzących. Pragnę pozostać z wami, aby nawrócić możliwie największą liczbę osób oraz przywrócić pokój tym, którzy go utracili. 19 września. Dlaczego stawiacie tyle pytań? Odpowiedź na każdy z nich jest w Ewangelii. 30 października. W Polsce wkrótce nastąpi poważny konflikt, ale w końcu sprawiedliwi zwyciężą. Naród rosyjski jest ludem, w którym Bóg będzie najbardziej wysławiany. Zachód osiągnął wielki postęp, ale bez Boga, jak gdyby on nie był stwórcą. 16 listopada. Szatan usiłuje narzucić wam swoją władzę. Nie pozwalajcie na to. Pozostańcie mocni w wierze, poście i módlcie się. Ja zawsze będę przy was, będę wam towarzyszyć na każdym waszym kroku. 1982 rok. 8 lutego. Prosicie mnie o znak, aby uwierzono w moją obecność. Znak nadejdzie, ale wy go nie potrzebujecie. Wy sami musicie być znakiem dla innych. 14 kwietnia. Musicie wiedzieć, że szatan istnieje. Kiedyś stawił się przed tronem Boga i prosił o pozwolenie na kuszenie Kościoła przez pewien okres czasu. Z zamiarem zniszczenia go Bóg pozwolił szatanowi na wystawianie Kościoła na próbę przez jeden wiek, ale dodał: nie zniszczysz go. Ten wiek, w którym żyjecie, jest we władzy szatana, lecz kiedy urzeczywistnią się tajemnice, jakie wam powierzyłam, jego moc zostanie zniweczona. Już teraz zaczyna tracić swoją władzę i dlatego stał się bardziej agresywny, niszczy małżeństwa, znieca waśnie, także między osobami konsekrowanymi, doprowadza do opętania, prowokuje morderstwa. Brońcie się więc postem i modlitwą, zwłaszcza modlitwą wspólnotową. Noście na sobie poświęcone przedmioty i umieszczajcie je w waszych domach i używajcie wody święconej. 17 kwietnia. Moje obecne objawienia tutaj w Medjugorje są ostatnimi dla ludzkości. Spieszcie się z nawróceniem. 2 maja. Przybyłam, aby po raz ostatni wezwać świat do nawrócenia. Potem już nie będę objawiała się na ziemi. To są moje ostatnie objawienia. 14 maja. Tego dnia Jan Paweł II był w Fatimie z okazji rocznicy zamachu na jego życie. Matka Boża powiedziała: wrogowie papieża chcieli go zabić, ale ja go ochroniłam. 21 lipca. Drogie dzieci, wzywam was do modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie. Zapomnieliście, że modlitwą i postem mogą zostać oddalone także wojny, a nawet zawieszone prawa natury. Najlepszym postem jest post o chlebie i wodzie. Wszyscy, z wyjątkiem chorych, powinni pościć. Jałmużna i dzieła miłosierdzia nie mogą zastąpić postu.
2 września. Nie zwlekajcie z nawróceniem. Kiedy na wzgórzu ukaże się obiecany znak, będzie za późno. Ten czas łaski stanowi dla was wielką okazję do nawrócenia i pogłębienia waszej wiary. 12 listopada. Nie czekajcie na nadzwyczajne zjawiska, lecz raczej bierzcie do ręki Ewangelię, czytajcie ją, a wszystko będzie dla was zrozumiałe. 23 grudnia. Wszystkie tajemnice, które wam powierzyłam, spełnią się. Pojawi się też widzialny znak. Ale nie oczekujcie na ten znak tylko z racji waszej ciekawości. Czas obecny, zanim pojawi się widzialny znak, jest czasem łaski dla wierzących. Dlatego nawracajcie się i pogłębiajcie waszą wiarę. Kiedy pojawi się widzialny znak, dla wielu będzie już za późno. 25 grudnia. Do Miriany. Miriano, wybrałam cię i powiedziałam ci wszystko, co było konieczne. Złożyłam na twoje barki wiele lęków, które musisz nosić z godnością. Pomyśl o mnie i ile łez z tego powodu wylewam. Zawsze musisz być odważna. Szybko zrozumiałaś moje orędzia, więc musisz zrozumieć, że ja muszę odejść. Bądź odważna. 1983 rok. 10 lutego. Nadeszła godzina, w której zezwolono szatanowi działać wszystkimi jego siłami i całą jego potęgą. Obecny czas jest godziną szatana. 15 lutego. Dzisiejszy świat żyje pośrodku wielkich napięć i funkcjonuje na skraju katastrofy. Ocalony może zostać tylko wtedy, gdy osiągnie pokój, ale pokój będzie mógł osiągnąć dopiero wtedy, gdy powróci do Boga. 25 kwietnia. Moje serce spala się z miłości do was. Jedynym słowem, jakie pragnę powiedzieć światu, jest to nawrócenie, nawrócenie. Poinformujcie o nim wszystkie moje dzieci. Proszę tylko o nawrócenie. Żadna pokuta, żadne cierpienie nie jest dla mnie zbyt wielkie, aby tylko was ocalić. Proszę was tylko o to, abyście się nawrócili. Zwrócę się z prośbą do mojego Syna Jezusa, aby nie karał świata, ale błagam was, nawróćcie się. Nie potraficie sobie wyobrazić tego, co się wydarzy, ani tego, co Bóg Ojciec ześle na świat. Dlatego powtarzam wam, nawróćcie się, wyrzeknijcie się całego zła, pokutujcie. Oto wszystko, co pragnę wam powiedzieć. Nawróćcie się, przekażcie moje podziękowanie wszystkim moim dzieciom, które się modliły i pościły. Ja wszystko zanoszę mojemu boskiemu Synowi, aby złagodził wyroki swojej sprawiedliwości wobec grzesznej ludzkości. 29 sierpnia. Nie niepokójcie się, nie martwcie. Każdy niepokój pochodzi od szatana. Wy jesteście dziećmi Bożymi. Zawsze powinniście być spokojni, trwać w pokoju, ponieważ Bóg wszystkim kieruje. 13 września. Trzeba światu głosić prawdę, to znaczy powagę przyszłych wydarzeń, jednak nie trzeba odbierać mu nadziei, ponieważ Bóg ma swój plan i tym, co naprawdę ma teraz znaczenie dla ludzkości, jest nawrócenie i życie wiarą. 15 grudnia. Ci, którzy przepowiadają katastroficzne wydarzenia, są fałszywymi prorokami. Oni mówią, w takim czasie, takiego dnia nastąpi katastrofa. Ja zawsze mówiłam, że kara nadejdzie, jeżeli świat się nie nawróci. Dlatego wzywam wszystkich do nawrócenia. Wszystko zależy od waszego nawrócenia. 1984 rok. 20 stycznia. Jutro dostosujcie się do tego, co wam teraz mówię. To wszystko, co jutro się wydarzy, przyjmijcie z miłością. Również wszystkie przeciwności, wszystkie trudności, wszystko przyjmijcie z miłością.
Zróbcie tak, aby jutro było dla was dniem całkowicie poświęconym miłości. Zobaczycie, jak szatan będzie od was uciekał. 1985 rok. 14 stycznia, Dowicki. Drogie moje dzieci, szatan jest niesłychanie silny i wszelkimi sposobami pragnie przeszkodzić moim planom, które rozpoczęłam realizować z wami. Módlcie się, tylko się módlcie i nie ustawajcie nawet na chwilę. Będę prosiła mego syna o to, by spełniły się moje plany, których realizację rozpoczęłam. Bądźcie cierpliwi i wytrwali w modlitwach i nie możecie dopuścić do tego, by szatan pozbawił was odwagi. On ma silny wpływ na świat. Bądźcie ostrożni. 4 kwietnia. Drogie dzieci, dziękuję wam, że zaczęliście coraz bardziej myśleć o chwale Bożej w swoich sercach. Dzisiaj jest dzień, w którym chciałam przestać dawać wam przesłania, ponieważ niektórzy nie przyjęli mnie. Parafia zrobiła jednak postępy i pragnę wam przekazywać orędzia tak, jak nigdy przedtem w historii ludzkości. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 7 maja. Do Iwanki. Drogie moje dziecko, dzisiaj spotykamy się ostatni raz. Nie bądź smutna, gdyż będę przychodzić do ciebie w każdą rocznicę objawień, oprócz najbliższej. Dziecko moje, nie myśl, że zrobiłaś coś złego i że z tego powodu nie będę już więcej przychodzić. Nie, plany, które miał mój syn i ja, przyjęłaś i zrealizowałaś całym sercem. Bądź szczęśliwa, gdyż jestem twoją matką i kocham cię całym sercem. Iwanko, dziękuję ci, że odpowiedziałaś na wezwanie mego syna, że zawsze trwałaś przy nim i że zostałaś tak długo, jak on tego wymagał. Dziecko, powiedz przyjaciołom, że ja i mój syn jesteśmy zawsze przy nich, gdy nas potrzebują i wzywają. Tego, co mówiłam ci o tajemnicach, nie opowiesz nikomu, dopóki ci nie powiem, że możesz to zrobić. Iwanko, nikt dotąd na ziemi nie otrzymał takich łask, jakie otrzymałaś ty i twoi bracia. 11 lipca. Drogie dzieci, kocham tę parafię i swoim płaszczem odnawiam ją przed wszelką działalnością szatana. Módlcie się, by szatan odstąpił od parafii. W ten sposób możecie usłyszeć każde wezwanie Boga i odpowiedzieć swoim życiem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 18 lipca. Drogie dzieci, wzywam was, byście umieścili w swoich domach jeszcze więcej poświęconych przedmiotów i by każda osoba miała na sobie jakąś poświęconą rzecz. Wszystkie przedmioty poświęcajcie, wtedy szatan będzie was mniej napastował, gdyż będziecie mieć zbroję przeciwko niemu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 1 sierpnia. Drogie dzieci, pragnę wam powiedzieć, że wybrałam tę parafię i chronię ją w swych dłoniach jak kwiat. Wzywam was, byście oddali się mnie, bym mogła was ofiarować Bogu, czystych i bez grzechów. Szatan przyjął jedną część planu i chce go sobie przywłaszczyć. Módlcie się, by mu się to nie powiodło, gdyż pragnę was dla siebie, bym mogła was ofiarować Bogu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 22 sierpnia. Drogie dzieci, dzisiaj chcę wam powiedzieć, że Bóg pragnie zesłać na was pokusy, które przezwyciężycie modlitwą. Bóg doświadcza was poprzez codzienne prace. Módlcie się teraz, byście mogli ze spokojem pokonać każdą pokusę. Ze wszystkiego, czym was doświadcza, wychodźcie bardziej otwarci na Boga i przystępujcie do Niego z miłością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 22 października.
Wy jeszcze nie pojmujecie tej wielkiej miłości, jaką żywię do was i jaką wam ofiaruję. Pospieszcie się, aby ją zrozumieć. Kiedy skończą się objawienia, może być za późno. 25 października. Bardzo cierpię z powodu niewierzących. Także oni są moimi dziećmi. Nie wiedzą, jaki straszny czeka ich los. To wszystko, co wam powierzyłam, spełni się. Spełnią się także moje ostrzeżenia dla świata. Jednak nie możecie myśleć, że Bóg ma twarde serce. Rozglądnijcie się wokoło, a zdacie sobie sprawę, jak bardzo dzisiejsi ludzie są zanurzeni w grzechu. A wtedy już nie będziecie mówili, że Bóg ma twarde serce. Powinniście raczej więcej modlić się za niewierzących i za grzeszników. 31 grudnia. Rok, który ma się rozpocząć, jest rokiem pokoju. Nie dlatego, że ludzie go tak nazwali, ale ponieważ Bóg tak zaplanował. Kiedy o północy usłyszycie dzwony, uklęknijcie, skłońcie się aż do ziemi, ponieważ przychodzi Król Pokoju, który ofiaruje pokój całemu światu. 1986 rok. 6 lutego. Drogie dzieci, ta parafia, którą wybrałam, jest szczególna i różni się od pozostałych. I ja daję wielkie łaski tym, którzy się modlą sercem. Drogie dzieci, przekazuję orędzia najpierw mieszkańcom parafii, a dopiero potem wszystkim pozostałym. Najpierw wy musicie przyjąć orędzia, a potem inni. Wy będziecie odpowiadać przede mną i moim Synem Jezusem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 24 kwietnia. Drogie dzieci, dziś wzywam was do modlitwy. Drogie dzieci, zapominacie, że wszyscy jesteście ważni. Szczególnie starsi ludzie są ważni w rodzinie. Zachęcajcie ich do modlitwy. Wszyscy młodzi niech życiem dają przykład innym. Niech dają świadectwo o Jezusie. Drogie dzieci, proszę was, zacznijcie się przemieniać przez modlitwę, a będziecie wiedzieć, co macie czynić. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 12 czerwca. Drogie dzieci, dziś wzywam was, byście zaczęli z żywą wiarą odmawiać różaniec. W ten sposób będę mogła wam pomóc. Wy, drogie dzieci, pragniecie otrzymać łaski, ale się nie modlicie. Ja wam nie mogę pomóc, gdyż wy nic nie robicie w tym kierunku. Drogie dzieci, wzywam was, żebyście odmawiali różaniec i żeby różaniec był dla was obowiązkiem, który będziecie wypełniać z radością. W ten sposób zrozumiecie, dlaczego tak długo jestem z wami. Pragnę nauczyć was modlić się. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 17 lipca. Drogie dzieci, dzisiaj was wzywam, żebyście pomyślały, dlaczego jestem tak długo z wami. Ja jestem pośredniczką pomiędzy Bogiem a wami. Dlatego, drogie dzieci, pragnę was wezwać, żebyście z miłością przyjmowali to wszystko, czego Bóg od was żąda. Dlatego, drogie dzieci, w swej pokorze wypełniajcie wszystko, co przekazuję wam w przesłaniach. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 1 sierpnia, drogie dzieci, to najwyższy czas na to, abyście naprawdę zaczęli się nawracać. Czas mija, a wielu z was pozostaje takimi samymi, jak przedtem. Będziecie mogli nawrócić się tylko przez modlitwę. Nie chcę, abyście byli pośród tych, którzy w ostatniej chwili będą krzyczeć: Jezu, zbaw nas. Ja pragnę, abyście byli pełni pokoju i radości i chciałabym, abyście w każdej chwili byli gotowi na zaślubiny. 7 sierpnia. Drogie dzieci, wiecie, że obiecałam wam oazę pokoju, a nie wiecie, że wokół oazy rozciąga się pustynia, na której czyha szatan i pragnie skusić każdego z was.
Drogie dzieci, jedynie modlitwą możecie zwyciężyć wpływ szatana w każdym miejscu świata. Jestem z wami, lecz nie mogę pozbawić was waszej wolności. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 1987 rok. 8 stycznia. Drogie dzieci, pragnę wam podziękować za każdą odpowiedź na orędzia. Szczególnie, drogie dzieci, dziękuję wam za wszystkie poświęcenia i modlitwy, które mi ofiarowujecie. Drogie dzieci, zamierzam od tej chwili nie dawać przesłań we czwartki, ale każdego 25 dnia miesiąca nadszedł czas i wszystko wypełniło się, jak pragnął mój Pan. Od dzisiaj będę dawać mniej orędzi, ale jestem z wami. Dlatego, drogie dzieci, błagam was, słuchajcie moich poleceń i żyjcie nimi, abym mogła was prowadzić. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 28 stycznia. To są tajemnice, moje dzieci. Nie wiecie, z czym będziecie mieć do czynienia, ale kiedy to stanie się wiadome, będzie za późno. Powróćcie do modlitwy. Nic nie jest ważniejsze od niej. Chciałabym, aby Pan pozwolił mi przynajmniej w części wyjaśnić wam tajemnice, ale udzielił wam już zbyt wiele łask. 25 maja. Drogie dzieci, wzywam każdego z was, by zaczął żyć w miłości Bożej. Drogie dzieci, jesteście skłonni grzeszyć i bez zastanowienia oddawać się szatanowi. Wzywam was, by każdy świadomie zdecydował się na Boga przeciw szatanowi. Jestem waszą matką, dlatego pragnę was wszystkich poprowadzić do pełnej świętości. Pragnę, by każdy z was był szczęśliwy tutaj na ziemi i by każdy z was był ze mną w niebie. To jest, drogie dzieci, cel mego przyjścia tutaj i moje pragnienie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 25 listopada 1987 roku. Drogie dzieci, wzywam każdego z was, by znowu zdecydował oddać mi się całkowicie. Jedynie w ten sposób ja także będę mogła ofiarować każdego z was Bogu. Drogie dzieci, wiecie, że kocham was niezmiernie i że pragnę każdego z was dla siebie. Jednakże Bóg dał wszystkim wolność, którą szanuję z całą miłością. Poddaję się w pokorze waszej wolności. Pragnę, drogie dzieci, abyście mi pomogli, żeby zrealizowało się wszystko, co Bóg zaplanował w tej parafii. Jeżeli się nie modlicie, nie będziecie mogli odkryć mojej miłości i planów, które Bóg ma wobec tej parafii i wobec każdego z was. Módlcie się, by szatan nie przyciągnął was swoją pychą i fałszywą mocą. Jestem z wami i pragnę, byście uwierzyli, że was kocham. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.